Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że są Państwo tak samo jak my, spragnieni piłki w najlepszym wydaniu. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski, a ze mną na stanowisku komentatorskim jest oczywiście Jacek Laskowski. Będziemy dzisiaj mieli przyjemność komentować dla Państwa międzynarodowy mecz. Spodziewam się naprawdę fantastycznego meczu. Spodziewam się dobrej gry, zwłaszcza w defensywie. No i czekam z niecierpliwością na piękne bramki. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj biało-czerwoni. Zagrają dzisiaj w systemie 4-4-2, tym najbardziej klasycznym i stosowanym już od lat. Wsparcie dla napastników zapewniają zawodnicy drugiej linii, rozstawieni równomiernie w poprzek boiska. Choć podział ról jest dość wyraźny, mogą też zamieniać się pozycjami i wzajemnie asekurować, a w razie potrzeby uczestniczyć w grze defensywnej. By wykorzystać geniusz Pelego i Garinczy, w 1958 roku Brazylijczycy zmienili ustawienie na 4-2-4, tak zwaną Brazylianę, z dwoma rozgrywającymi i czterema napastnikami. Cztery lata później lewoskrzydłowego Zagallo ściągnięto do tyłu na lewą pomoc i tak narodził się słynny system 4-3-3, dekadę później tak skutecznie wykorzystany przez Holendrów. Zobaczmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj Szwedzi. Trener postawił na 4-2-4, szeroko na skrzydłach, z pomocnikami obarczonymi na równi obowiązkami defensywnymi i ofensywnymi. Ideą tego systemu jest posiadanie w grze 6 obrońców i 6 atakujących, w zależności od tego, która drużyna jest w danej chwili przy piłce. To daje jednocześnie elastyczność i bezpieczeństwo. Rozpoczynamy spotkanie. Polacy przy piłce, a przed nami pierwsze, mam nadzieję, fascynujące 45 minut. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Coś może się z tego rozwinąć. Krzysztof Piątek. Ma możliwość dośrodkowania. Obrońca blokuje dośrodkowanie. Ma piłkę, co teraz zrobi? Kamil Jóźwiak. Wrzutka na bliższy słupek. Nic z tego nie wyszło, trzeba spróbować inaczej. Mikael Lustig. Filip Helander. Udany pressing, mają piłkę. Jest okazja do dośrodkowania. Piotr Zieliński. Krzysztof Piątek. No, dobrze przeczytał to obrońca. Przeciwnik atakuje już na połowie rywala. Dobra, skuteczna interwencja broniącego i będzie wznowienie z autu. Olson. Sebastian Larsson. Larsson, Forsberg, Ibrahimowicz. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Piłka daleko wybita przez bramkarza. Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński. Teraz górą, ładnie. Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. Robert Lewandowski, polski napastnik, znany głównie z niemieckiej ligi. Czego można się spodziewać po jego grze?
Mocnymi stronami Lewandowskiego są umiejętność driblingu i wykańczania akcji. Potrafi jednak też grać długimi podaniami. Jest świetny technicznie, a do tego niesamowicie silny. Potrafi przytrzymać piłkę i zaczekać na kolegów z drużyny. Isak. No i Ibrahimowicz. Olson. Sebastian Larsson. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Na piłkę, co z tego wyniknie? Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Olson. Sebastian Larsson. Teraz stracili piłkę. Robert Lewandowski ładnie zasłania piłkę przed przeciwnikami. Kamil Jóźwiak. Grzegorz Krychowiak. Krzysztof Piątek. Teraz Robert Lewandowski przy piłce. Zieliński. Forsberg. Z piłką Ibrahimowicz. Isak. Atakują Szwedzi. Obrońca na posterunku. Zlatan Ibrahimowicz. Sebastian Larsson. Przy piłce Forsberg. No, dobry odbiór po stracie piłki. Krzysztof Piątek. Piękne podanie górą. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Dośrodkowanie z Rożnego. Niesamowita postawa obrony. Ależ klops od obrońcy i wprost do bramki. No cóż, takie bramki też się zdarzają. Może się to wydawać nie fair, bo do strzelającego uśmiechnęło się szczęście. Ale przecież szczęściu trzeba pomóc. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Olson. Piłkę przejmują rywale. Krzysztof Piątek. Atak biało-czerwonych. Bramkarz bez trudu radzi sobie z tym strzałem. Forsberg. Sebastian Larsson. Ibrahimowicz przy piłce. No, zupełnie jakby byli na treningu. Kapitalne wymiany piłek.
Michał Helik. Krzysztof Piątek. Teraz Robert Lewandowski. Wciąż Robert Lewandowski. Miał świetny pomysł, lob do wychodzącego kolegi. Sprytnie chroni tu piłkę przed rywalami. Ze skrzydła w kierunku bramki. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Isak. Forsberg. Sebastian Larsson. Emil Forsberg. Przy piłce Forsberg. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Emil Forsberg. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Będzie wrzut z autu. Bereszyński. Robert Lewandowski. I Lewandowski przy piłce. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Ibrahimowicz. Emil Forsberg. Gol! Ależ emocje w tym spotkaniu. Ledwo się rozpoczęło, a już z obu stron padają bramki. Jak dotąd na nudę nie można narzekać i pewnie dalej tak będzie. Na razie wszystko zaczyna się od początku. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadków. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Grzegorz Krychowiak. Maciej Rybus. Krzysztof Piątek. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Isak. Świetny odbiór. Robert Lewandowski. Maciej Rybus. Piotr Zieliński. Ma szansę dograć w pole karne. Piotr Zieliński. Krzysztof Piątek. Jest gol Roberta Lewandowskiego. Wspaniale się tam znalazł. No cóż, widzimy w tej powtórce, że bramkarz był tu absolutnie bezradny. Bo też co miał zrobić w sytuacji dwóch na jednego? Obrońcy naprawdę nie powinni byli do tego dopuścić, Darku. Ale też warto podkreślić dobre wykończenie. Po tej bramce Szwedzi przegrywają. Grzegorz Krychowiak. Michał Helik. Robert Lewandowski. Podanie za podaniem budują atak. Krzysztof Piątek. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Forsberg. Sebastian Larsson. Olsson.
No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. No i Ibrahimowicz. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Krzysztof Piątek. Mają teraz szansę na kontratak? Patrzy, czy ktoś nie jest lepiej ustawiony. Kamil Jóźwiak. Udany atak i w dodatku nie jest sam. Wspierają go partnerzy. Dobrze odczytał intencje rywala. Sebastian Larsson. Larsson. Isak. A, no akcja palce lizać. Zobaczmy, co zrobi. Larsson! Wyciągnięty jak struna, sięgnął piłki. Zagrywa w okolice 9 metra. Świetnie blokuje ten groźny strzał. Krzysztof Piątek. Kamil Glik. Kamil Jóźwiak. No, przydałoby się dośrodkowanie. Słaba gra w obronie. No, dobrze przeczytał to obrońca. Mogą teraz skarcić rywali. No, zdecydowanie za wolno wracają do obrony. Co teraz wymyśli? Ibrahimowicz ma teraz piłkę. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Piłka wychodzi poza linię końcową. Zaraz zacznie bramkarz. Grzegorz Krychowiak. Ma możliwość odegrania. Zieliński. Piłka wędruje jak po sznurku. Szuka sposobu, żeby minąć przeciwników. Grzegorz Krychowiak. Starają się tą długą serią podań uśpić czujność przeciwnika. Może spróbować uderzenia na bramkę. Nie będzie bramki. Skuteczna interwencja obrony. Świetny odbiór na połowie rywala. Jest szansa. Ależ sprytnie zagrał prostopadłą piłkę. Gola więc jednak. Wysoki pressing się opłacił. Taki rozwój wypadku wisiał w powietrzu. Wykonali kawał solidnej roboty. Walczyli o każdy metr boiska. Zmusili rywali do błędu i wykorzystali zdobytą przewagę. Brawo! Mamy na powtórce jak na dłoni. Wspaniałe podanie, aż się prosiło, by to wykorzystać. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Jest 3-1, ale to nie jest jeszcze gwarancja wygranej. Isak z piłką Ibrahimowicz. Ładnie rozwija się ta akcja.
Powoli konstruują akcję, uważają, żeby nie stracić piłki. Zlatan Ibrahimowicz. Emil Forsberg dogrywa piłkę do lepiej ustawionego kolegi. Po tym zagraniu piłka opuszcza boisko. Rzut rożny. Zobaczmy powtórka sytuacji, po której padła bramka. Ależ huknął z pola karnego dokładnie w lewy dolny róg. Dośrodkowanie z rożnego. Znakomicie obronił tę główkę. Piotr Zieliński. Zieliński. Szwedzi skutecznie, teraz oni przy piłce. No i Ibrahimowicz. Świetny zwód, obrońca bezradny. Robert Lewandowski. Zobaczymy, co teraz zrobi. Dobrze przesuwa się z piłką. Ma szansę dograć w pole karne. Wbiega w pole karne. Obrońca na posterunku. Lindelof. Sebastian Larsson. Dobre wejście obrońca, ale będzie wznowienie zza linii bocznej. Filip Helander. Sebastian Larsson. Lindelof. Sebastian Larsson. Robert Lewandowski. No i to dośrodkowanie blokuje obrońca. Sebastian Larsson. Nieźle pomyślany ten lob, mógł namieszać, ale nie tym razem. Ma piłkę, co teraz zrobi? Ładnie zasłania piłkę, rywale muszą się bardziej wysilić. Mikael Lustig. Ibrahimowicz. To może być bramka kontaktowa? Bramka dla Szwecji! W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy, zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka! Jest 3-2, no i oba zespoły będą teraz szaleńczo szukały kolejnych goli. Maciej Rybus. Dobrze zagrał. Grzegorz Krychowiak. Ależ wspaniale grają piłką. Kamil Jóźwiak. Bereszyński. Piłka krąży od nogi do nogi. Cierpliwie wypatrują okazji do szybkiego ataku. Ładnie ponad obrońcami. Lubi grać na granicy spalonego, ale powinien bardziej uważać. No niestety, sędzia sygnalizuje spalonego, chociaż jeśli był, to minimalny.
Lewandowski. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Musimy to jeszcze raz zobaczyć w powtórce. Powtórka tej bramki. Piłka nadleciała dość niespodziewanie, ale nie dał się zaskoczyć, tylko bez przyjęcia skierował ją prosto do siatki. Dobra decyzja. Cztery-dwa, różnica wyraźna, w miarę bezpieczna, ale czy taki wynik uda się utrzymać do końcowego gwizdka? Ibrahimowicz. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. No i strata. Robert Lewandowski ma dużo miejsca na skrzydle. I teraz bardzo ważny przechwyt. Lindelof. Isak. No i Ibrahimowicz. I mamy stratę. Sprytnie chroni tu piłkę przed rywalami. Dobrze chroni teraz piłkę. Rywale muszą się mocniej postarać. Piotr Zieliński. Ładny atak skrzydłem. No i może dośrodkowywać. Zatrzymany atak. Skończyła się pierwsza połowa meczu towarzyskiego. Oba zespoły pokazały trochę ciekawych akcji. I ciekawe, jakich zmian dokonają selekcjonerzy na drugą połowę. Gdy Robert Lewandowski jest w takiej formie jak dziś, cała drużyna w ciemno może grać na niego, bo wiadomo, że dobrze wykorzysta każdą okazję. Nie da się ukryć, że gra dziś bardzo dobrze, a przede wszystkim skutecznie. Grafika pokazywana nam teraz przez realizatora jest tego najlepszym dowodem. Proszę tylko spojrzeć. Rozpoczynamy spotkanie. Polacy przy piłce, przed nami pierwsze, mam nadzieję, fascynujące... Dośrodkowanie z rożnego... Niesamowita postawa obrony. Ależ klops od obrońcy i wprost do bramki. Emil Forsberg. Gol! Ależ emocje w tym spotkaniu. Ledwo się rozpoczęło, a już z obu stron padają bramki. Piotr Zieliński. Krzysztof Piątek. Jest gol Roberta Lewandowskiego! Wspaniale się tam znalazł. Larsson! Wyciągnięty jak struna, sięgnął piłki. Świetny odbiór na połowie rywala, jest szansa. Gol, a więc jednak wysoki pressing się opłacił. Taki. Ibrahimowicz. To może być bramka kontaktowa. Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Musimy to jeszcze raz...
Grę po przerwie wznawiają Szwedzi. Dobrze się teraz zastawia. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Olsson. Zlatan Ibrahimović. Mikael Lustig. Ma wolne pole, no zdecyduje się na centrę. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Podłączają się inni zawodnicy. Pole karne, będzie ciężko. No i bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Lindelof. Sebastian Larsson. Larsson. Filip Helander. Olsson. Długą serią podań szukają szansy na gola kontaktowego. No i Ibrahimović. Aleksander Isak. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Robert Lewandowski. Będzie okazja do kontry. Wyszli dobrze z tą kontrą, ale zabrakło koncentracji. Ależ teraz zaimponował wyszkoleniem technicznym. No i mamy rzut wolny, będzie groźnie. Czy będziemy mieli uderzenie bezpośrednio na bramkę? Pięknie wyłapał ten strzał z rzutu wolnego. Skuteczna interwencja. I teraz będzie rzut rożny. Tak, było groźnie. Ogromne uznanie dla bramkarza. Fantastycznie to wybronił. Zagrywa w okolice 9 metra. Mogło być groźnie po tym rzucie rożnym, ale bramkarz wiedział, co ma robić. No, trzeba teraz będzie się pofatygować po piłkę. Olsson. Atakują Szwedzi. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Piłka opuszcza boisko po tej interwencji. Rywale rozpoczną z autu. Zieliński. Robert Lewandowski. Teraz Robert Lewandowski. Piotr Zieliński. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Robert Lewandowski. Uspokoili grę, cierpliwie teraz szykują następny atak pozycyjny. Piotr Zieliński i Lewandowski. Ryzykował, ale pewnie odebrał.
Ładnie zasłania piłkę przed przeciwnikami. Sebastian Larsson. Ibrahimović. Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? Czas nieubłaganie upływa, ale cierpliwie rozgrywają. Aleksander Isak. Dobrze się zasłonił. Szansa na dośrodkowanie. Ibrahimović. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Tutaj naprawdę niewiele brakowało, ale niestety zawodnik znalazł się na spalonym. No, schodzi z boiska w pełnej chwale, słuchając owacji kibiców. Tak, ewidentnie to był dla niego dobry występ. Dobrze teraz osłania piłkę. Larsson. Olsson. Sebastian Larsson. Piłka wraca do podającego. Cierpliwie teraz konstruują akcję, nie dają rywalom przejąć piłki. Sebastian Larsson. Olsson. Wymiana podań między dwójką graczy. Zlatan Ibrahimović! Ależ wspaniale! Tak, nie ma wątpliwości, będzie rzut rożny. Mamy zmianę w drugiej połowie, niewiele do końca. Drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić, inaczej nie odmieni losów tego spotkania. Wrzutka w pole karne. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Czekamy na dośrodkowanie. Zlatan Ibrahimović. Aleksander Isak. To może być bramka kontaktowa? Ależ teraz refleksem popisał się Wojtek Szczęsny. Z rogu w pole karne. Przytomna interwencja obrońcy ratuje zespół z niemałych opałów. Wybija tę piłkę głową na aut. Kiepsko z autu, wprost do rywala. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Wychodzą do kontrataku. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Polacy rozpoczną wrzutem z autu. Milik. Skutecznie osłania piłkę. Próba przelobowania obrońców udana, bardzo dobrze pomyślane. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Robert Lewandowski przejmuje to prostopadłe podanie. No i udało się odzyskać piłkę. Isak. Aleksander Isak. Ach, strzał! Zobaczymy, czy na miarę zmniejszenia straty. Zabrali się za odrabianie strat. Czy starczy im sił i animuszu, żeby teraz powalczyć o wyrównanie?
No, teraz widzimy, jak ładnie przymierzył. Bramkarz niewiele tu chyba mógł zdziałać. Czyste, mocne, bardzo precyzyjne uderzenie. Brawo! Aż przyjemnie się patrzy na takie powtórki. Cztery do trzech. Oba zespoły kontynuują ofensywną taktykę. Milik. I Lewandowski przy piłce. Grzegorz Krychowiak. Ładnie zasłania piłkę przed przeciwnikami. Może coś z tego będzie. Grzegorz Krychowiak. Lewandowski. Odebrał piłkę rywalom. Oddają piłkę rywalom. Grzegorz Krychowiak. Atak Polski. Ładny atak skrzydłem. No i może dośrodkowywać. Cudowna seria podań. Jestem pod wrażeniem. Wchodzi w pole karne. Świetnie minął teraz obronę. Świetnie. Aj, trener będzie wściekły, że to nie wpadło. Stworzyli sobie dobrą sytuację, ale sam strzał łatwo wyłapany przez bramkarza. Wystarczyło nieco precyzyjniej posłać tę piłkę i skończyłoby się golem. Teraz górą, ładnie. Próbują ataku bokiem boiska. Isak. Zostawił za sobą trochę boiska. Przyjął i odgrywa z powrotem. Egdal. Zawodnicy szanują piłkę, nie kwapią się do nieprzygotowanych podań. Ładnie zasłania piłkę, rywale muszą się bardziej wysilić. Aleksander Isak. Ibrahimović ma teraz piłkę. Jest szansa na dośrodkowanie. Dobra wymiana podań. Olson. Piłka oddana rywalom. Niezła okazja do kontry. Dobrze przesuwa się z piłką. Robert Lewandowski. Piotr Zieliński. Arkadiusz Milik. Ale są doskonale zgrani i bajeczni technicznie. Maciej Rybus. Lewandowski. Znakomicie zasłania piłkę, rywale dwoją się i troją. Fantastycznie teraz zastawia. Czy będzie bramka? Ale z gorąca, ależ tutaj się przed chwilą zrobiło niebezpiecznie. Gdyby nie ta interwencja, mielibyśmy bramkę. Bardzo dobre ustawienie i wyczucie intencji strzelającego, no ale od tego właśnie są obrońcy. Tylko upomnienie, nie ma kartki. Ale jeżeli nie będzie uważał, to ją jeszcze dziś dostanie. Za wysoko. Ech, no to mu zupełnie nie wyszło. Co za pech. Ale śliczne podanie. Kamil Jóźwiak. Bereszyński. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Ma piłkę, co teraz zrobi?
Robert Lewandowski. No, uwaga, strzał, ale zablokowany. Przeciwnicy złapali Lewandowskiego w pułapkę offside'ową. Będzie wrzut z autu. Grzegorz Krychowiak. Podanie wychodzi za linię boczną. Piłka dla rywali. Lindelof. Ładnie przechwycił piłkę. Lewandowski wybronił, ale piłka dalej w grze. Taka sytuacja, zdecydowanie powinni wygrywać już dwoma golami. Tymczasem muszą zadowolić się wciąż jednobramkowym prowadzeniem. Albin Ekdal. Będą szukać teraz okazji do kontry. Seria pięknych podań. Olsson. Aleksander Isak. Dobrze teraz osłania piłkę. To może być wyrównanie? Pewna interwencja bramkarza, nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Dośrodkowanie z Rożnego w szesnastkę. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Mikael Lustig. Ależ sprytnie osłania piłkę przed zakusami rywali. Aleksander Isak. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Jest szansa na kontratak. Za moment wznowią wrzutem z autu. Lindelof. Robin Quaison. I stracili piłkę. Grzegorz Krychowiak. Dobrze, wzdłuż linii bocznej. Ale uczta dla oczu, prawdziwa przyjemność oglądać, jak oni dzisiaj rozgrywają. To jest niesamowite, tu każda piłka dogrywana jest na milimetry. Arkadiusz Milik i Lewandowski. Ach, teraz znakomity przechwyt. Wybija piłkę i będzie rzut rożny. Dogranie piłki z rzutu rożnego. Bardzo źle podszedł pod piłkę, źle ułożył głowę, bo do bramki zabrakło dość sporo. Od razu było widać, że nie złożył się poprawnie do tego strzału. Robin Quaison. Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania. Być może uda im się wyrównać. Rozpoczną grę od wrzutu z autu. Trener woła zawodnika z rozgrzewki i będzie zmiana. Milik. I od końcowego gwizdka arbitra dzieli nas 10 minut.
Ależ końcówka tego spotkania, kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Piotr Zieliński. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Nikt teraz nie przeszkadza. Olson. Może teraz jedna z ostatnich szans na... No, udało się wymanewrować obrońców, popatrzmy. Tak jest, mamy bramkę. Wyrównują w końcówce meczu. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Trener decyduje się na zmianę. Nie dali przeciwnikom powiększyć przewagi, odskoczyć, wyrównująca bramka, no i wszystko zaczyna się od nowa. Isak. Obserwujemy jeden z ostatnich ataków. Być może padnie gol, który da im zwycięstwo. Filip Helander. Atakują Szwedzi. Gdyby bardziej precyzyjnie, kto wie, a tak to piłka przechwycona. No, mogą teraz skarcić rywali. Podają piłkę między sobą. A już miałem nadzieję na bramkę. Tymczasem rozpocznie bramkarz. Tracą piłkę. Lewandowski świetnie teraz, on to umie. Przytrzymał piłkę i czeka na wsparcie partnerów. Robert Lewandowski! A więc jednak dopięli swego gol! Prowadzą w samej końcówce! Ale czy się uda teraz dowieść wynik do końca? Czy to się uda? Raz jeszcze możemy obejrzeć tego gola. Bramkarz miał czas na reakcję, ale za daleko się ustawił od słupka, żeby dosięgnąć piłki. Nawet jej nie dotknął. Dobry strzał, ale można było go obronić. Bramka w samej końcówce może być decydująca. Co za moment do objęcia prowadzenia. Teraz pozostaje mało czasu na wyrównanie. Tylko teraz bez straty szansa na wyrównanie. Filip Helander. Atakują Szwedzi. Skutecznie osłania piłkę. To może być wyrównanie? Ważny ten odbiór. Na razie zagrożenie zażegnane. Zieliński. Górą teraz ładnie. Szykują się powoli. Ma szansę na dośrodkowanie. Zobaczymy, co teraz zrobi. Klich. Arkadiusz Milik. Teraz Robert Lewandowski przy piłce. Udanie broni, piłka cały czas w grze. Albin Ekdal. Isak.
No, nie mogą się przebić. Kamil Grosicki. Klich. Grzegorz Krychowiak. Rozgrywają piłkę między sobą. Trzymają ją blisko własnego pola karnego. Już tylko bronią wyniku. Dobre zagranie górą. Będzie niebezpiecznie. I teraz bardzo ważny przechwyt. Mikael Lustig. Robin Quason. To może być ostatnia szansa na to, by wyrównać w tym spotkaniu. Bardzo dobra piłka górą nad obroną. Celnie, no i może być niebezpiecznie. Wybił tę piłkę głową na aut. Robin Quason. Broni się przed rywalem. No i piłka wędruje do rywali. Jest szansa na kontratak. Ma miejsce, by dośrodkować. Kamil Grosicki. Arkadiusz Milik. Świetny przechwyt i szansa na bramkę została zaprzepaszczona. Isak. Piłka oddana rywalom. Michał Helik. Grzegorz Krychowiak. Milik teraz z piłką. Robert Lewandowski. I teraz strata. Albin Ekdal. Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Mają jeszcze szansę, by doprowadzić do remisu. Może stąd strzelać! Aj, niewiele teraz zabrakło! Brawo, bramkarz! Ależ teraz rywale muszą być sfrustrowani. To była idealna sytuacja do strzelenia wyrównującego gola. Głęboka wrzutka z rzut rożnego. Grosicki. Grzegorz Krychowiak. Piotr Zieliński. Klich. Robert Lewandowski. Dobry pomysł, dobre wykonanie. Ten lob może zaskoczyć obronę. Robert Lewandowski. Dobrze się zastawia. Arkadiusz Milik. Grosicki! Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne za... I to by było na tyle. Zespół gospodarzy, wspierany wspaniałym dopingiem swoich kibiców, odnosi zwycięstwo. To był najlepszy moment na strzelenie zwycięskiej bramki, bo na jakąkolwiek odpowiedź brakowało już czasu. Piotr Zieliński, Krzysztof Piątek. Jest gol Roberta Lewandowskiego! Wspaniale się tam znalazł. Świetny odbiór na połowie rywala, jest szansa. Gola więc jednak! Wysoki pressing się opłacił. Taki... Ibrahimowicz. To może być bramka kontaktowa? Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Musimy to jeszcze raz. Aleksander Isak.
Ach, strzał! Zobaczymy, czy na miarę zmniejszenia straty. Zabrali się za odrabianie strat. Czy starczy im sił i animuszu, żeby te... Olson? Może teraz jedna z ostatnich szans na wyrównanie. No, udało się wymanewrować obrońców. Popatrzmy. Robert Lewandowski! A więc jednak dopięli swego gol! Prowadzą w samej końcówce! Ale czy się uda?